Jadę teraz na próbę Tezis. Wyjątkowo w czwartek jest próba, a nie we wtorek. A wszystko dlatego, że mamy nowego basistę i musimy z nim ograć materiał, bo 20 maja gramy znowu z Tezis w Potoku. Tym razem z kapelą Keep Rocking. No, o, jaki ładny tramwaj. Bardzo mi się podobają te tramwaje z tą taką szybą. Wciętą. Dzisiaj zrobiłem fajną rzecz. Otóż uruchomiłem swój podcast. Na razie tylko jeden odcinek. Jest to audio z vloga. Ale bardzo jestem z siebie dumny, że wreszcie mi się to udało. Bo już od jakiegoś czasu miałem to w planach. A dzisiaj po prostu w godzinkę ogarnąłem temat. No i pomysł jest taki, że audio każdego vloga będzie w tej chwili też się ukazywało jako podcast. Poza tym chciałem z tobą dzisiaj porozmawiać o takiej jednej rzeczy dotyczącej planowania. Bo ja coraz bardziej dochodzę do wniosku ostatnio, że oczywiście trzeba mieć jakiś tam cel. Już kiedyś o tym mówiłem. Średnioterminowy, krótkoterminowy, długoterminowy. Okej, powinien być. Ale uważam, że nie powinno się przesadnie planować. Mi na przykład o wiele lepiej wychodzą dni, jeżeli tak naprawdę nie planuję przesadnie. Wczoraj na przykład spóźniłem się z nagraniem vloga bardzo, w sensie powinienem był mieć materiał wcześniej, a nagrywałem go właściwie wieczorem dopiero. I mogłem się zestresować, a nie zrobiłem tego zupełnie, bo... No bo ja wiedziałem, że to pewnie wyjdzie fajnie. Bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli jest sytuacja beznadziejna, to co z tej sytuacji beznadziejnej wychodzi, jest całkiem w porządku. Ja przynajmniej bardzo często się na tym łapię. Także... Chciałbym cię namówić, żebyś pozwolił życiu płynąć. Nie planować przesadnie. Tak, odłączyłem. Cześć. Orleanie? Wudu? Ale tylko w Nowym Orleanie? To nawet nie wiedziałem. Experience to jest wtedy, kiedy ktoś myśli nad tym, jak ułatwić klientowi obsługiwanie software'u. A
te osoby, co piszą software dla bankomatów, to są tacy anti-user experience. W sensie oni myślą, co tu zrobić, żeby to oprogramowanie w bankomatach było mniej intuicyjne. Proponują opcję, na przykład wypłata 50 zł bez potwierdzenia i z podrapaniem się po głowie. Masakra. Dzień dobry. Dzień dobry. Co słychać? Wreszcie wyszło słońce.